Polscy skoczkowie narciarscy nadal bez podium Pucharu Świata w tym sezonie. W ten weekend jest to o tyle przykre, że w końcu walczyli przed własną publicznością na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle Malince, ale w niedzielnych zawodach indywidualnych do walki o podium w ogóle się nie włączyli. Kamil Stoch zajął dziś 11 miejsce, Piotr Żyła był 25, a Aleksander Zniszczoł 26. Podsumowywanie, zacznijmy więc od Stocha, najlepszego w tym sezonie z Polaków. On mówi, że z jego skokami jest nieźle, no ale jak widać, jak czuć, do ideału jednak trochę brakuje. Ja myślę, że czuję tak, że te skoki są od początku sezonu bardzo podobne, one są prawie identyczne. Ta forma jest dobra, ale ciągle, tak jak mówię, ciągle coś mi umyka, czegoś brakuje takiego dosłownie, no jednego puzzla, które mógłbym wsunąć i który by mi pozwolił właśnie na odlecenie te kilka metrów. Po ludzku mnie to wkurza, no fajne zawody, super atmosfera, wspaniali kibice, a jednak no, nie było zabawy dzisiaj. Kamil Stoch skończył te zawody na 11 miejscu, 25 był Piotr Żyła, 26 Aleksander Zniszczoł. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że było lepiej niż w dwóch poprzednich weekendach, bo wtedy tylko po dwóch Polaków wchodziło do finałowej serii, dziś mieliśmy ich trzech, ale to taki trochę uśmiech przez łzy albo przez frustrację, o czym opowiada trener biało-czerwonych Michał Doleżal. Chcemy pokazać więcej, nie tylko tu, ale tu to zawsze jest specjalne. Muszę powiedzieć, że przykro mi, bo specjalnie tu w Wiśle kibice stoją za nami. Z tego względu na pewno trochę frustracja. Widzieliśmy skoki w piątek, specjalnie jeżeli weźmiemy Piotra Kamila. To dziś powinno wyglądać inaczej. Niestety nie mam więcej do tego, bo powinno być dużo lepiej. No cóż, po trzech weekendach Pucharu Świata optymizmu w biało-czerwonej ekipie trochę brakuje i nie ma się co dziwić, no bo wyniki są dalekie od oczekiwań. Czy będzie lepiej? W przyszły weekend kolejne konkursy bardzo blisko polskiej granicy w niemieckim Klingenthal, dwa konkursy indywidualne.